W pierwszej części dzisiejszego nagrania mówiłam teoretycznie o przekonaniach, a teraz chciałabym, żebyś, jeśli tylko masz ochotę, skorzystał z tego, jakie możliwości ma Twoja świadomość i podświadomość i z tego, w jaki sposób możesz zmienić swoje przekonania na takie, żeby zapewnić sobie znacznie większą szansę na całkowitą odporność i na samouzdrawianie, na to, żeby Twój organizm, Twój układ immunologiczny działał w taki sposób, abyś mógł zachowywać zdrowie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Możesz zamknąć oczy, tak będzie na pewno wygodniej, chyba że masz ochotę przez cały czas patrzeć, natomiast dużo będzie wizualizacji, więc po prostu możesz, biorąc kolejny wdech i wydech, zacząć rozluźniać swoje ciało. Dobrze, żebyś siedział, żebyś siedziała wygodnie. Możesz to robić w pozycji półleżącej albo siedzącej. I po prostu obserwuj swój oddech. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. I za każdym razem, wypuszczając powietrze, odpuszczaj wszystkie napięcia. Zauważ, jak unosi się klatka piersiowa i opada, jak zmienia się napięcie mięśni podczas oddychania. I skup się na swojej prawej dłoni. Skoncentruj uwagę na wnętrzu prawej dłoni i zwróć uwagę na to, czy to wnętrze jest ciepłe, czy bardziej chłodne od wnętrza lewej dłoni, co pozwoli Ci wejść w odpowiedni stan, podczas którego Twój świadomy umysł będzie przez cały czas obecny i pozwoli Ci dobrze współpracować z Twoją podświadomością. I wyobraź sobie teraz, że jesteś na dużej, zielonej polanie, na środku leśnej polany. Dookoła tej polany rosną stare, wiekowe, zdrowe drzewa, silne drzewa. A Ty jesteś na samym środku. Polana jest tak ułożona, że gdyby spojrzeć na nią z lotu ptaka, tworzyłaby koło. Trawa jest soczyście zielona i możesz poczuć zapach. Zapach ziół i zapach ziemi. I możesz jednocześnie słyszeć szum drzew, szum liści i śpiew ptaków, ponieważ dzięki temu możesz w pełni wejść w ten stan, który pozwoli Ci dokonać odpowiedniej zmiany i będziesz słyszeć mój głos, a także być może różne dźwięki z zewnątrz oraz będziesz czuć swoje ciało wtedy, kiedy będzie to istotne i jednocześnie będziesz pozostawać w tym stanie zmienionej świadomości, ponieważ to pozwoli Ci wykonać doskonale to zadanie. I za chwilę, kiedy będę do Ciebie mówić, w przestrzeni dookoła Ciebie na polanie pojawią się w różnych punktach obrazy i będą Ci przypominać ekran.
takie jak telebimy. I kiedy będę mówić i będziesz słyszeć moje słowa, po prostu koncentruj się na tym, w którym miejscu będą się pojawiać poszczególne obrazy. Najpierw pomyśl o tym tylko przez chwilę, co budzi twój strach związany z chorobami. Pomyśl, jakie masz przekonania na temat swoich możliwości obrony przed chorobą. Jaka jest według ciebie moc twojego układu immunologicznego? I pomyśl o tym wszystkim i sprawdź, gdzie pojawił się obraz, gdzie ustawił się ten ekran, w jakiej jest odległości od ciebie i co na nim widzisz. Czy jest duży, czy mały, czy jest daleko, czy blisko, czy jest bardziej na wprost, może z tyłu, z prawej, z lewej, po prostu zlokalizuj. Zobacz, czy jego kolory są czarno-białe, szarawe, pastelowe, czy jest intensywnie kolorowy. I sprawdź, czy jest ruchomy jak film, czy nieruchomy jak zdjęcie. A także sprawdź, czy w tym obrazie widzisz siebie, czy też własnymi oczyma. To, co reprezentuje twoje dotychczasowe przekonanie na temat twojej odporności, na temat twoich umiejętności, umiejętności twojego organizmu w poradzeniu sobie z chorobami, z wirusami. I zapamiętaj to miejsce i ten obraz, to miejsce w przestrzeni i ten obraz. A teraz posłuchaj dalej. Poproszę cię, abyś teraz pomyślała o czymś, co jest dla ciebie wątpliwe. Na przykład coś takiego jak: nie mam pojęcia, co będę jeść na śniadanie 21 lipca 2020. No chyba, że wiesz na pewno, co będziesz jeść, ale większość ludzi nie ma pojęcia, co będzie tego konkretnego dnia jadło na śniadanie. Możesz też wybrać jakąś inną myśl, która będzie dla ciebie wątpliwa. Na przykład to, że nie wiesz, jaka pogoda będzie 21 lipca. Albo 18 grudnia. I kiedy już masz tę myśl, która jest dla ciebie wątpliwością, niepewnością, sprawdź, gdzie na tej polanie, w przestrzeni dookoła ciebie ustawił się ekran. Zobacz, co widzisz na tym ekranie. I zobacz, czy jest to film, czy zdjęcie? Czy jest to obraz kolorowy, czarno-biały, zamazany, czy wyraźny, niewyraźny, kontrastowy, czy pastelowy? Przyjrzyj się po prostu, jak on wygląda. To jest wątpliwość. I masz teraz dwa obrazy, dwa ekrany. W jednym miejscu jest ekran, który przedstawia twoje dotychczasowe przekonania związane z lękami, z obawami. Drugi obraz to obraz wątpliwości. I proszę cię teraz,
abyś wykonywał bardzo precyzyjnie moje polecenia, a Twój nieświadomy umysł proszę, aby pomógł Ci w tym. Nieświadomy umysł proszę, abyś działał w sposób perfekcyjny, tak aby cała ta procedura została wykonana tak, by wesprzeć tego człowieka. Znów zwracam się teraz do Ciebie i wykonaj następującą rzecz. Tak jakbyś chwytał zawieszony w przestrzeni hologram. Weź ten obraz starego przekonania i przenieś go w to samo miejsce, w którym masz obraz niepewności. Tak jakbyś nakładał kartkę na kartkę, ekran na ekran, prostokąt na prostokąt, kwadrat na kwadrat. Dopasuj wielkość ekranu z tym przekonaniem nieużytecznym do wielkości ekranu z niepewnością, z tym, że nie wiesz, co będziesz jeść za jakiś czas, jaka będzie pogoda za jakiś czas. I dopasuj również kolory, aby były identyczne jak w obrazie niepewności. Zobacz, jak zmieniają się wszystkie parametry na ekranie starego przekonania związanego z lękiem. Zmieniają się kolory, zmienia się jasność, zmienia się ruch, zmienia się wygląd wszystkich aspektów wizualnych. Treść pozostaje ta sama, która była wcześniej, ale wygląd tego obrazu się zmienił. Miejsce, odległość, wielkość. Wszystko to, co było inne, zmieniło się i dopasowało do obrazu wątpliwości, tego, że czegoś nie wiesz. I zobacz, jak obydwa te ekrany teraz, ich treści przenikają się i jednocześnie idealnie dobrane parametry wizualne zespalają się w jedno. Obydwa ekrany stają się całością i możesz je tak zostawić. I to jest pierwszy etap. A teraz, nadal kiedy jesteś na środku polany i nadal możesz zwracać uwagę na to, jak pięknie śpiewają ptaki w konarach drzew i gdzieś z oddali dobiega, teraz dopiero zwracasz na to uwagę, dobiega stukanie dzięcioła, a z innego kierunku kukanie kukułki. Możesz uświadomić sobie, jak pięknie pachnie ziemia. I teraz skup się znowu na swoim wnętrzu, ponieważ za chwilę kolejny raz pojawią się obrazy. Teraz poproszę, abyś pomyślał o czymś, czego jesteś absolutnie pewna i absolutnie pewien. To coś takiego, jak myśl, że w moich żyłach płynie moja krew, albo myśl, że jutro wstanie słońce. Wybierz coś, czego jesteś absolutnie pewna, absolutnie pewien. I zobacz, jak w przestrzeni dookoła Ciebie, w którymś miejscu na tej polanie pojawia się obraz. Zobacz, w jakiej jest odległości od Ciebie, co przedstawia. Czy jest ruchomy jak film, czy nieruchomy jak zdjęcie? Czy jest duży, czy mały? Na jakiej jest wysokości? Czy jest wysoko położony, czy na linii wzroku, czy poniżej, czy przy ziemi, przy trawie. Zobacz, jakie ma kolory,
jakie ma natężenie barw. I czy w tym obrazie widzisz też siebie, czy też własnymi oczyma tylko sam obraz? I to jest obraz absolutnej pewności. Na chwilę go zostaw i znów skup się na swoim wnętrzu, ponieważ to twoja podświadomość pozwala ci generować te obrazy. I pomyśl teraz o tym, jakie chcesz mieć nowe przekonanie na temat twojego zdrowia. To może być myśl, że niezależnie od tego, co się będzie działo, twój organizm potrafi się obronić. Albo jakieś inne przekonanie. Wybierz swoje własne. Takie przekonanie, które będzie dla ciebie absolutnie użyteczne. Potrafię obronić się przed wirusem. Potrafię obronić się przed chorobą. Potrafię uruchomić w sobie i mogę to zrobić w każdej chwili wewnętrzne moce samouzdrawiania. I wybierz to przekonanie, które najbardziej do ciebie trafia. I zobacz, w którym miejscu na polanie pojawia się ekran. Zobacz, co widzisz w tym ekranie. Na tym ekranie. Czy widzisz tam siebie? Czy też jest to sytuacja, którą widzisz własnymi oczyma? Zobacz, jakie widzisz kolory, kształty. Zobacz, czy jest dużo światła, czy mało. Czy jest ruch, czy bez ruchu. Jakiej wielkości jest ten ekran i ten obraz? Czy jest na wysokości wzroku, poniżej czy powyżej? I kiedy patrzysz na ten ekran swojego nowego przekonania, możesz jeszcze do końca nie wierzyć i masz prawo mieć jeszcze ostatnie wątpliwości, że to jest prawda. I zanim uwierzysz to w pełni i do końca, i zanim twoja podświadomość przekona każdą twoją komórkę, każdą cząsteczkę twojej istoty, że masz w sobie tę moc i że potrafisz, zrób następującą rzecz. Weź ten ekran nowego przekonania, niczym hologram, i przesuń go w przestrzeni tej, która ciebie otacza, i nałóż go transparentnie na ekran absolutnej pewności, na ekran tego, że coś wiesz na 1000%, i dopasuj w ekranie nowego przekonania kolory, wszystkie barwy, natężenie barw, dopasuj jasność, dopasuj ruch, żeby był identyczny jak w obrazie absolutnej pewności. Dopasuj wielkość, wysokość, odległość. Już kiedy nałożyłaś jeden na drugi, dokonałaś tego dopasowania. I sprawdź po kolei, czy są już identyczne. Taka sama jasność, jak absolutna pewność. Taka sama głębia, taki sam ruch, takie same kolory, taka sama wielkość, wysokość, odległość. I połącz te dwa ekrany ze sobą, na stałe. To trochę tak, jak czasami są kostki z pleksji stanowiące ekskluzywną ozdobę, może to jest szkło, dobrze polerowane szkło, i w środku, w tym szkle, zatopiony jest jakiś kształt. Tak właśnie teraz ty bierzesz te dwa złączone ze sobą ekrany. Możesz oblać je pięknym, przeźroczystym tworzywem. Płynnym szkłem, które zastyga i tworzy jednolitą powierzchnię. Tak jednolitą, że
wydaje się, że jej nie ma, a Ty wiesz, że absolutna pewność połączyła się z Twoim nowym przekonaniem. I kiedy patrzysz teraz na to nowe przekonanie, sprawdź, jak się czujesz. Powiedz je do siebie. Poczuj w swoim wnętrzu tą utwierdzoną teraz Twoją wewnętrzną moc, że masz to w sobie, że możesz, że potrafisz, że Twoje ciało potrafi, że Twoja podświadomość potrafi, że może to zrobić. I teraz zauważ, jak obrazy dookoła Ciebie lekko się rozmywają, rozmywa się las, wszystko oddala się, tak jakby polana powiększała się 3 razy bardziej. I spójrz przed siebie. Zobacz przed sobą obraz przyszłości. Zobacz siebie za 5 roku od dzisiaj. W pełnym zdrowiu. W radości życia. Z taką siłą, jakiej wcześniej chyba nigdy nawet nie podejrzewałaś, nie podejrzewałeś u siebie. Zobacz uśmiech na swojej twarzy, radość. Zobacz, że jesteś wśród osób Ci bliskich, że realizujesz się w pełni, że jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. I przenieś się błyskawicznie, bzzzt, to miejsce w przyszłości. Wejdź w siebie tutaj. Minęło 5 roku. Wrzesień jest początek, połowa września 2020. Rozejrzyj się dookoła. Świat jest piękny. Ludzie są fantastyczni. Ile się zmieniło przez te 5 roku? Spójrz wstecz. Zobacz tam daleko siebie, stojącego na polanie. Tamtego dnia, kiedy podczas tej zdalnej sesji, podczas oglądania filmu Miry Chlebowskiej, dokonywałeś tej zmiany w sobie. Podziękuj sobie. Podziękuj sobie za to, że zaufałeś wtedy tamtego dnia swojej podświadomości. Tak, tak, to było 12 marca 2020. I potem w tym dniu, w którym to oglądałeś. Być może był to kolejny dzień, być może jeszcze kolejny, a może nawet oglądałeś to znacznie później. Dla Twojej podświadomości czas nie istnieje w takim znaczeniu jak dla nas, ludzi. Ale możesz tej sobie, temu sobie sprzed 5 roku w pełni i do końca podziękować. Tak, ponieważ to właśnie sobie zawdzięczasz to, co wtedy się zadziało. I za chwilę policzę od 5 do 1. A Ty powrócisz do tu i teraz. 5 razy bardziej wzmocniona, wzmocniony, zintegrowana i zintegrowany. Umocniona, umocniony w tym wspaniałym, wspierającym przekonaniu, które już od teraz zaczyna wzmacniać Twoje ciało i Twój układ nerwowy również. Cały Twój układ nerwowy, który będzie wspierał i wzajemnie współpracował z Twoim układem hormonalnym, krwionośnym, oddechowym, kostnym, mięśniowym, wydalniczym, z wszystkimi układami w Twoim ciele, w pełnej homeostazie i harmonii. I 4. Możesz powoli zacząć zauważać, jak wszystkie obrazy rozmywają się w polu Twojego widzenia, a jednocześnie w głębi Twojego serca stają się absolutnie realizowalną intencją.
co było do teraz jeszcze dla Ciebie najbardziej trudne, teraz naprawdę staje się łatwe. Będziesz zdziwiona i zdziwiony, że mogłeś uważać kiedyś, że to było trudne. I dwa. Twoja świadomość koncentruje się znowu na prawej i lewej dłoni, na ich wnętrzach. I zauważ teraz, co się zmieniło w odczuciu wnętrz twoich dłoni, ponieważ pierwsza rzecz, którą zauważysz, wzmocni znacząco efekt tego, co właśnie przeszłaś, co przeszedłeś i co dla siebie zrobiłaś i zrobiłeś. I jeden. I masz tyle czasu, ile potrzebujesz, aby powrócić w pełni do stanu świadomości, do tu i teraz. Możesz w swoim własnym tempie otworzyć oczy i spójrz na mnie i uśmiechnij się do mnie. Witam Ciebie.